Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Halo, halo! No jadę, jadę, a ty gdzie? No ja to już jestem na rondzie. Za 7 minut jestem. Dobra, ja to wjeżdżam zaraz tutaj na Nowy Most. Dobra, ty powiedz mi, może jednym pojedziemy, nie? Czy jak? Możemy jednym pojechać, no, to moim pojedziemy. No dobra, czy to ja podjadę pod Dekacją i pojedziemy tam dalej uliczkę jedną, to ja zostawię samochód, póki ty pod blokiem, nie? Dobra, dobra. Dobra, okej. Okay. To zaraz się widzimy. Siemanko wszystkim, z tej strony Hunter Fishing, planerswebcom. Jak widzicie i się domyślacie, jadę pewnie na rybki. Tak, jadę na szczupaka, na spinning z samego rana. Mamy sobotę, zapowiada się piękna pogoda. Mamy w tej chwili 0,5 stopnia. Zimno, już taka pogoda, już bardziej pod zimę. Ale jeden plus takiej zimnej temperatury, że jest bezchmurnie i będzie ładne słoneczko w dzień. Sami zobaczcie. Już tam prześwity widać. Jadę, gdzie jadę? Jadę, w sumie nawet nie wiem, gdzie jadę. Jadę na razie do Płocka. Tutaj jeden z moich widzów, mój koleżka, zaprosił mnie na fajną miejscóweczkę. Tam sobie pochodzimy, obłowimy. Może jakieś szczupaki się trafią. Siema wszystkim! Jest Marcinek ze mną. Dzisiaj bagienne szczupaki z Wisły będą. No będą, będą. Siema jeszcze raz. Siema, siema, siema. Lewa to wszystko przepukuje, tu ryba nachodzi. No. I taki dokładnie się łapie. No i co, już tu na pewno też są kurwa. A jak to nie ma? No kurwa. To weź tu porzucaj, nie? Tamtej strony ostatnio Bogdan łapał, tylko że zawadów kurwa podniósł chuj. Jak to chyba? Na zewnątrz. No. Dobra, idziemy dalej szukać. No, my lecimy powoli na miejscóweczkę. Auto żeśmy zostawili tam z tyłu przy wale. Ale powiem wam, żeśmy przeszli z 200 metrów, a to jeszcze kła końca nie widać. Ile, Marcin, daleko jeszcze? Jeszcze kawałek jest. Ale może rybki wynagrodzą tą drogę, co? No oby, oby. Komu jak nie nam. Proste. Ale zapowiada się fajnie. Powiem wam, że nie jest za ciepło. Ręce to mi marzną. Dobrze, te wodary mam, chociaż cieplutko w nich będzie. Jak widzieliście, tam na trawie jeszcze rosa była. W nocy było na minusie. Ale już powoli słonko wychodzi, to zaraz będzie ciepło. Patrzcie tu, jakie bagno. Grubo. Marcin to ma tylko same kalosze. Ja to troszeczkę się przygotowałem na tą wyprawę. Zobaczcie, po jakich ja kurwa krzewach muszę iść. Patrzcie na to.
tu już te bagna widać. Zobaczcie, tutaj w samych butach nie polecam przychodzić. O! Zobaczcie, co tu się dzieje. No uważaj. To ma podery, to ma podery. Ja po prostu idę jak gość. Zobaczcie, jaką drogę trzeba przebyć, żeby akurat dotrzeć do tych szczupaków. I też jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle jakiś weźmie. No dobra, to atakujemy. Marcina jest szczupaczek. Pierwsza sztuka. Ale chyba wymiaru nie ma jeszcze. Proszę bardzo, taki pistolecik. Można? Można. Ale trochę pochratany, zobacz. No, coś go chwyciło. Czyli są większe. Ci powiem, że tutaj też nie jest najgorzej. Tutaj też nie jest najgorzej. Zarośnięte bardzo. Ale tam jest, patrz, tam jest lepiej. Tutaj normalnie można byłoby obrzucać. A tu potem chyba zawadów jest. Bogdan to ostatnio... Ja zostałem na tamtym doku, zostałem, on tu przyszedł, trzy rzuty i zerwał. Tak? No. Tu płytka jest strasznie. Po kolana wody, tutaj troszkę może głębiej. Zawadów pełno. Pełno zawadów. No ale tam gdzie zawady to i efekty, jak to się mówi. Gdzie mówisz jeszcze rzucić? Tam w lewo. Ten cały róg. O. O jaki. Jakie tu dziury są? Mówiłem ci. Zmierzamy na następną miejscóweczkę. Jak widzieliście, tam nic się nie działo na tym drugim bajorku, ale jeszcze mamy tu kilka do obłowienia. O, ale trzeba się naspacerować. Jesteśmy przeszli już z 200-300 metrów przez jakieś busza, teraz jakąś polaną, drugie tyle. Ale co się nie zrobi, żeby dopaść szczupaka. Jak widzieliście, jeden się trafił, ale mam nadzieję, że to się nie skończy tylko na jednym. Tu jest troszeczkę więcej wody do obłowienia. Działamy. Bo czasu coraz mniej, coraz cieplej się robi, a szczupak nie lubi takiej pogody. Trzeba wysoko prowadzić. Co? Trzeba wysoko prowadzić, bo tu dużo jest zarośli. Woda się podniosła, tego zielika kurwa jest nie widać. Tak to zielika jest widać i jest, nie wiem, widać. Zwijamy się z drugiej miejscóweczki, jedziemy na trzecią. Jak widzieliście, tutaj nic się nie wydarzyło. Dobrze, chociaż na tej pierwszej miejscówce. Ten jeden chociaż wpadł. Powoli się kierujemy w stronę trzeciej miejscówki. Marcin wam tutaj troszeczkę opowie o tym miejscu. Jest to wykowo, tak zwana łacha, przepływek jak zwał, tak zwał. Może tam coś się uda połapać. No w tygodniu kolega połapał ładnego szczupaka 3-kilogramowego. No robi się coraz cieplej, więc teraz to rybo będzie gorzej. No ale może szczęście dopisze. W końcu jak nie nam, to komu. No dokładnie, jedziemy zobaczyć. Jest to Wisła. Wisła ogólnie płynie tam z tyłu. A tu jest taka zatoka w sumie. Jak widać, nurt płynie. Fajna miejscówka, naprawdę. Można tutaj na federka przeatakować, głęboko jest.
I co najlepsze, drapieżnik chodzi, bo widać jak rybki małe uciekają, wyskakują z wody. Pogoda jest troszeczkę taka nietypowa na szczupaka, bo się rozpogodziło, słoneczko daje, jest zero chmur na niebie, zobaczcie, nic, zero wiatru, normalnie picuś glancuś. Pogoda idealna, ale niestety nie na szczupaka. Masz coś? Macier. Co? Nie. A ty? Już taka godzina jest, że to... Obrzucałem tutaj wszystko i nic. Już taka godzina, bo to południe, to już wiesz, on już... Dupie mają. Dokładnie. Albo rano, albo wieczór. Porzucaliśmy i nic. Jeden szczupaczek, aby rano tylko wyjechał. Pogoda, rozpogodziło się. Rano było 2-3 stopnie, a teraz mamy prawie 15 stopni. I to w ciągu około 2-3 godzin się tak ciepło zrobiło. No ale tak, jeden zdrowo dla nas, jakby nie było. No, jeden szczupaczek rano, chociaż taki, ten, to jest taki szczupaczek honorowy, nie? Tak jest. No. Gdyby nie ten szczupaczek, to pewnie tego filmu by nie było. A jest ryba, to będzie film. A wam jak się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek, aby ci dostać powiadomienia o kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej. Hej.